Witajcie, ja jestem Berserker L. To jest już ósmy odcinek z trybu Man vs. Machine Team Fortress 2. Tym razem wcieliliśmy się w rolę Australijczyka, jeśli dobrze pamiętam z jego opisu. Snajpera, który za główne swoje bronie posiada karabin snajperski, któremu po przybliżeniu w lunecie widać, że się ładuje taki piorunek, który pozwala na widzenie jego celownika przez innych przeciwników, ale również jeżeli uda się nam trafić za pomocą tego celownika w przeciwników, kiedy ten piorun jest naładowany, to możemy otrzymać uderzenie krytyczne w stosunku do przeciwnika. Drugą bronią natomiast jest karabin maszynowy, który jako jedyny może robić salwę naboi. Nie tak jak no oczywiście oprócz heavy'ego, bo cała reszta posiada zaledwie strzelby i pistolety, które można wykorzystać jako taki szybkie strzelania. Ale to jest jako oryginalny taki karabin maszynowy, którym można wykorzystywać. I natomiast ostatnią bronią jest tutaj maczeta, która pozwala na bliski kontakt z przeciwnikiem i wiadomo jak to jest. Dobra, to ja już od razu doładuję sobie... Aha, tylko mogę obrażenie na razie. No ale co tam. Dobra, to ja już idę. Przygotowuję się do walki z przeciwnikami, to nie ten budynek. Jesteśmy w Cool Town, czy Cold Town, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie. W miasteczku coś w stylu Dzikiego Zachodu. I tak jak można sobie, jak mogliście zapamiętać z poprzednich odcinków, to z tego ustrojstwa wychodzą mechy, no te roboty, jak to tam maszyny, jak to woli. I zeskakują z tej górki tutaj. Niestety do momentu, aż nie zeskoczą na dół, to nie możemy im zrobić krzywdy, więc to nie jest zbyt pomocne. No ale na szczęście ja się ustawiłem w takim miejscu, że od razu będę mógł ich do nich strzelać. No i tak jak mówiłem, przykładowo... O! Do tego momentu jeszcze są nieśmiertelni, ale za to dostały już uderzenie krytyczne. O! Na razie nie mam co robić, bo koledzy tutaj sami biegają i strzelają do nich. A kurka, mój cel dzisiaj jakoś taki. O. O. Dość mocno mu odebrałem. Oj, oj, oj. Ha. Pierwsza fala została ukończona. Więc teraz mogę sobie podejść do sklepiku i kupić jakieś przedmioty. W sumie do tej pory nie pamiętam, nie wiem przykładowo, że o co dokładnie chodzi z tym pominiętymi pieniędzmi. Czy chodzi o to, że... Everybody ready? Czy że jeżeli przykładowo podczas rundy zginiemy, to tracimy punkty, czy to oznacza, że po prostu nie robiliśmy nic, jak... Inni robili za nas wszystko. Więc nie wiem naprawdę, na czym to teraz polega. Fala numer 2. Zobaczymy, jak teraz będziemy... Jak nam teraz pójdzie.
Oho. Everything above your neck's gonna be a born red mist. Jaki jestem dzikus! Za pomocą maczety załatwiłem tego gigantopyra. Tak. Fala numer 3. No i oczywiście tak jak standardowo mamy do czynienia z tym ustrojstwem. Nie wiem jak to nazwać do tej pory, traktorem, cholerka wie co. Wygląda głupio. Mamy dwóch kolesi z wyrzutniami i jednemu i drugiemu nie ten. Nie udało się. No to zaczynamy próbę numer 2. Fali numer 3. Niestety tamtym razem nie udało nam się załatwić tego ustrojstwa. No to rozpoczynamy falę numer 4. Na szczęście udało nam się przejść falę numer 3 za drugim razem.
Teraz niestety będziemy mieli do czynienia z już nieco cięższą artylerią, bo pojawiają się nie tylko żołnierze, to jeszcze oczywiście demomani w wersji lekkiej i ciężkiej. Czemu on mi zasłania ten? O nie. No! Udało mu się mnie. A nie, to inny był. Edycja cofnij. Nie, ja dziękuję, nie chcę tych skrzyń. Niestety taki jest fajans z tymi skrzyniami, że one może dają jakieś ciekawe rzeczy, ale trzeba zapłacić, żeby weł. O nie. A. Udało im się. Dwa razy zginąłem i od razu o połowę mniej. Fala numer 5. Teraz będą demomani. Ta ciężarówka znowu. Sześciu. Nie, ośmiu ich jest. Niezła próba, ale ci się nie udało. Padłem do dziury. Inteligentny ja. Fala piąta udana. Szósta i ostatnia fala z tej rundy, praktycznie z tego odcinka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo czasami może się okazać, że będę musiał chodzić do tego kilka razy. Na razie jest dwóch demomanów ciężkich. Haha.
Nie udało się. Tak, skupiacie się na nim. A zapomnijcie o tamtym. Kurka, muszę... Gdzie ten skubaniec wyjdzie? A. Kilka razy go trafiłem, ale i to tak nic nie dało. No tak, ustawili się w miejscu, gdzie to rozdaje te amunicje i nie można wziąć amunicji. Za mało czasu, ale damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, nie damy rady. Podejście drugie do fali numer 6. Szóstej. Chciałem już powiedzieć 3. Bo się czasami bym powiedział tak, aby się można byłoby pomyśleć, że się, żeśmy się cofnęli od całe. Buja. Powiem, że poszło zacnie. Jak na razie. Przeklęty medyk. Alert! If they deploy the bomb, all is lost! No nie, będzie powtórka. Musielibyśmy chyba wszyscy dostać krytykę, nagle wszyscy krytykale albo coś w tym stylu, żeby to doszło, nie doszło.
jak mówiłem. Podejście trzecie do fali numer 6. Mam nadzieję, że tym razem się uda, bo jeżeli nie, to nie pamiętam ile to tam było dozwolonych prób przejścia. Czemu? A, nie udało się. Mam nadzieję, że walą do tego chodzącego diabła. No, dziękuję za deskę z gościem. O nie. Teraz się wszyscy skupiają na tamtym. No nie, no wszyscy zaczęli się skupiać na tamtych kolesiach. Zamiast skupić się na rozwaleniu tego, tamten postawił wieżyczkę w dziurze. Ech. Cudnie. Get to an upgrade station. Jeżeli to się przejdzie, to ja rezygnuję. Wszystko od początku. Nie, dobra. Ja się z wami żegnam. To był 8 odcinek z Team Fortress 2 Man vs. Machine. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.